Dobry wieczór i dzień dobry. Właśnie przed chwilą przetestowałem taki stary system, który w zasadzie jako taki pokazowy, żeby komuś można było pokazać, albo żeby ktoś sobie mógł sprawdzić, jak Linux wygląda. I może, nie wiem, puścimy sobie muzyczkę jakąś. Niech będzie ten. A tutaj mamy. Musiał to wyłączyć, bo chcę pokazać też filmik, który tam zrobiłem podczas tej sesji. A nie mogę jednocześnie udało się właśnie ten FFmpeg uruchomić, ale nie dało się w pełnej rozdzielczości, tylko jako safe mode 600x800. Jest Skype, jest Pidgin, XChat, Dropbox, KML, Donkey, GFTP. Po prostu co tam się dało, to wrzucili tam i to taki, no jak jeżeli chodzi o to, żeby pokazać co w Linuxie jest dostępne, to to jest super. I PySol, i Riot, to jest moja ulubiona gra. FFmpeg, VLC, Flula, Clementine, także Amarok, wszystko tam wrzucili. GTK Pod, to jest do z iPodami. Gada. Nawet Windowsowy ten programik. O. No to także taki nostalgiczne spojrzenie w minioną epokę. To jest chyba 2013 roku. W tej chwili już nie robi tego Full Monty. Ale PC Linux nadal istnieje i zdaje się, że w miarę prężny jest. Także na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Trzymaj się. Cześć.